ponad 2000 zakażeń koronawirusem, 33 ofiary śmiertelne. To krajowe dane z najnowszego raportu rządowego. Województwo podlaskie pod względem zakażeń dzisiaj na trzecim miejscu w Polsce. Odnotowano tu 268 nowych zakażeń. Niestety w raporcie mowa też o 6 ofiarach śmiertelnych. W powiecie ziemskim suwalskim i w mieście Suwałki rośnie też ilość odizolowanych osób. We wtorek było ich łącznie 224, dzień później o blisko 50 więcej. W całym Podlaskiem jest ich niemal 5600. W całym województwie mamy aktualnie do dyspozycji 432 łóżka covidowe, ale połowa nie jest już zajęta, wynika z ostatniego komunikatu wojewody. Z 41 respiratorów dla pacjentów z SARS-CoV-2 zajęte jest 16. W suwalskim szpitalu, zgodnie z ostatnim poleceniem wojewody podlaskiego, jest 40 łóżek covidowych, w tym 3 z możliwością prowadzenia intensywnej terapii. Na dziś wszystkie 3 są zajęte. Łącznie w Suwałkach hospitalizowanych jest 25 covidowych pacjentów. W tej grupie jest zaledwie jedna osoba, która przyjęła szczepienie. Obecni pacjenci to przede wszystkim osoby niezaszczepione w sile wieku w granicach 40, informuje dyrektor szpitala. Na tę chwilę zakażenia manifestują się problemami ze słuchem, układem pokarmowym oraz ciężkimi dolegliwościami ze strony układu oddechowego. Od 4 października w suwalskiej placówce obowiązuje zakaz odwiedzin na oddziałach zakaźnym, pulmonologicznym, anestezjologii i intensywnej terapii, w tym dziecięcej, na części covidowej oraz na oddziale onkologii i hematologii.